Dzisiaj w Suchej Górnej czytanie narodowe bardzo nietradycyjne, dlatego że odeszliśmy od formuły takiego pikniku rodzinnego, który zawsze robiliśmy terminowo, czyli w pierwszą sobotę września za szkołą. Ponieważ mamy tegoroczną lekturę trudną i hermetyczną wręcz nawet powiedziałabym, bo jednak Juliusz Słowacki, dramat, Kordian, niezrozumiały często nawet przez samych polonistów. A my paradoksalnie stwierdziliśmy, że będą Kordiana czytać uczniowie. Uczniowie trzech zaprzyjaźnionych polskich podstawówek, Sucha Górna, tu się spotykamy, dzisiaj jesteśmy w roli gospodarzy i za chwileczkę przyjadą do nas uczniowie z Karwiny i z Błędowic. Drugi stopień oczywiście, no bo to nie jest zdecydowanie lektura dla pierwszego stopnia. Wyjątkowość tegorocznego narodowego czytania polega na tym, że napisaliśmy specjalny scenariusz, napisany językiem współczesnym, młodzieżowym, nawet trochę z przymrużeniem oka. A dlatego Słowacki, który będzie się dzisiaj przewijał przez całą tę imprezę, jest w słonecznych okularach. A scenariusz, który za chwileczkę na scenie tutaj u nas w auli zainscenizują uczniowie trzech podstawówek. Oni nie mieli ani jednego dnia na to, aby się przygotować. Oni się nie spotkali tutaj na scenie, także będzie to trochę improwizacja. Będą czytać, dlatego że, tak jak mówię, spotykają się po raz pierwszy po wakacjach. Także inscenizacja z absolutnie wielkim potencjałem energetycznym, z młodzieżowym językiem, ze współczesnym słownictwem, osadzona w XXI wieku, a w tym wszystkim Słowacki, może i nawet pojawi się Mickiewicz, no i oczywiście Kordian i Violetta, nie zabraknie Mont Blanc i wszystkich miejsc, które Kordian odwiedził. A potem już warsztaty kreatywne. 20 grup, 5-osobowych. Nie wiemy, kto się w tych grupach znajdzie, bo będą pomieszani. Także poznają lekturę, poznają Słowackiego, poznają naszą szkołę i siebie nawzajem. Dziękuję za pouczenie. Szlachet nie to jest zwyczaj. Żyzna ludziom duma. Lekam się. Jego nowa reforma nie zniosła. Ale przede wszystkim jestem nauczycielką polskiego. I dzisiaj tutaj występuję głównie jako polonistka. Bo okazja bardzo polonistyczna, Narodowe Czytanie. Impreza, która już od 12 lat organizowana jest z inicjatywy polskiego prezydenta, pary prezydenckiej. Serdecznie witam. Głównie dlatego, że jesteście tutaj wy, moi drodzy, a mianowicie uczniowie. Bogna Jirawska. Ja jestem Grzegorz Stawiny. Grzegorz Stawiny, a nazwisko normalne? Kuba. Czy zamierzam za nim podążyć? Czy nie obawiam się jego romantycznych pomysłów? Odpowiem trzy razy tak. Tam, gdzie gęstymi drzewy sadzawka zarosła, jakiś człowiek samotny jak cień się przesuwa. Białe jak perły, śnieżne i błękitne, tak czarowne. Ja stokroć powtarzałam, weź mi droższe na życie. Wiszę twojej szaty, krople na rosy. Wstrzymasz mnie? Rozprysnę się cała w chwili żałości. Czy kocham? A czymże jest miłość w złej rzeczywistości? Chciałbym w tej pięknej wili przeżyć z tobą wieki. Wśród laurów, wodospadów, róż, brązów, zwierciadeł. A kto wie, jam utracił wszystko. Nie karą. Cóż to znaczy? Co się stało? Dzięki ci nie modlimy się za ukraj szczęśliwy. Bo cesarz jest Anny z gałązką oliwy. Dla katolickiej wiary chęci pokażę. Powinniśmy Hosanna śpiewać. Dlaczego Kordian przywołuje właśnie tego Winkelrida? O co mu właściwie chodzi w tym przemówieniu na szczycie Mont Blanc? Kordian podczas podróży po Europie próbuje zrozumieć siebie i świat. Uświadamia sobie wartość, a właściwie jego brak w przypadku kolejnych elementów. Dla mnie to jest chyba normalne, bo ja jestem w tym życiu aktorskim, bardzo mnie to, nie wiem jak powiedzieć, ale jestem w tym tak pewny, bo aktorstwo jest moim hobbym i śpiew bardzo
i bez próby bardzo fajnie mi się występowało, bo mogłem dać coś od siebie i nikt... Chyba najtrudniejsze było to, że w ogóle to nie miałem jakoś przygotowane i z kolegami z innej szkoły grałem po raz pierwszy. Według mnie i imieniu w mojej grupy myślę sobie, że to jest łatwe zadanie i poradzimy sobie z pewnością. Start. Mamy zadanie wyszukać w internecie informacje na temat podróży Juliusza Słowackiego. Odwiedzić się, które kraje odwiedził i jakie miejsca miały wpływ na jego twórczość. Następnie sporządź listę tych podróży w porządku chronologicznym. Każdą podróż krótko opisać. Musimy stworzyć reklamę na Kordiana. Bliskie i dalekie, ze stokowach marzeń. Dramat romantyczny płonie, Kordian nas zaprasza. Ruszamy świat nieznany, gdzie miłością się budzi. Dziś w los jest my, życie nasze tak się snuje. Wow!